Dożynki to ludowe święto, podczas którego rolnicy dziękują za ukończone żniwa i plony, ale także proszą o to, żeby kolejny rok był równie udany. W tym roku świętowanie w gminie Kobierzyce zaplanowano na 26 i 27 sierpnia. Będą to w tym roku dwudniowe dożynki. Pierwszy dzień to jest w zasadzie występy naszych ludowych zespołów i nie tylko ludowych. Będzie też The Postman, fajny zespół, który myślę również przyciągnie bardzo, bardzo dużo tutaj naszych mieszkańców. No i zabawa taneczna wieczorem z DJ-em, więc myślę, że również to będzie jedna z takich fajnych atrakcji. To jest sobota. W niedzielę to już te uroczystości dożynkowe, a więc o godzinie 11:30 msza święta. Potem przejście korowodu dożynkowego przez Kobierzyce. No to jest dość długi odcinek, oby tylko pogoda dopisała, na stadion sportowy. Część oficjalna i potem już część zabawowa, czyli część impreza już ta typowo rozrywkowa. Natomiast na zakończenie dwie gwiazdy, grecki zespół Orfeusz oraz na zakończenie już dożynek Kamil Bednarek. Myślę, że to będzie takie apogeum i taki finał naprawdę bardzo udany dla mieszkańców i podsumowujący te nasze uroczystości dożynkowe. Rolnicy podkreślają, że to nie był łatwy rok. Chociaż plonów nie brakuje, to cena zboża jest niska. Narzekają na zbiory, dobre są zbiory, tylko ceny nie ma na zboże. Co to po 720 zł? Metr pszenicy, w tamtym roku, a nawozy jakie drogie. Ja 20 lat temu gospodarzyłam, to ja pod 100 zł sprzedawałam metr pszenicy, a nawozy były po ile? 3 razy tańsze, najdroższe. A teraz najtańsze kosztują, że oni muszą przyczepę pszenicy sprzedać, żeby kupić tonę nawozu. Ten rok jest szczególnie trudny, ponieważ tak naprawdę zbiory jeszcze nie zostały skończone. Niestety deszcze przeszkadzają nam w tym. No być może liczę na to, że w ciągu tych kilku dni najbliższych, gdzie prognozy są dość optymistyczne i rolnicy potrafią zebrać i zbiorą te wszystkie swoje zbiory. Natomiast powiem tak, bardzo trudny rok. Jak przyjeżdżałem przed kilkoma dniami przez gminę, widziałem te łany zbóż jeszcze nieskoszone. Dlatego tym bardziej warto podziękować za te plony, które zostały zebrane. Okazją do tego będą dożynki gminne, które zaplanowano na ostatni weekend, 26 i 27 sierpnia. Echo 24, Oliwia Stasiak.